Nie ukrywam, że po tym meczu z Sopotem na ten mecz z Bielskiem nastawialiśmy się bardzo mocno. Cieszy wygrana, cieszą dwa pierwsze punkty, ale mimo tego nie ostrzegamy się wielu błędów, nad którymi trzeba będzie jeszcze pracować i udoskonalać tą naszą grę. No, cieszy to, że w końcu ten zespół zaczyna się docierać. Trener musiał wykorzystać dużo zmian, tak żeby ten zespół mógł optymalnie zagrać i doprowadzić do zwycięstwa. Jeszcze raz dziękuję i zagratuluję całemu mojemu zespołowi, bo wszystkie naprawdę dołożyły się do tego, żeby było to zwycięstwo po naszej stronie. Cieszymy się bardzo, dziękuję.